aczkolwiek największych chodników na pod górą Sobot. Ciągnie się na długości 750 metrów, skręca z prawą stronę, łączy się z kolejną sztolnią. Są dwa zawały, które powstały dopiero po II wojnie światowej, to niektóre grupy przekopywały te zawały, przechodziły jakieś tam 10-15 metrów i kolejny zawał. Tylko że słuchajcie, to nie są zawały typu, że gnejs zasypuje wejście, tylko taka kurzawka, czyli rumosz. Zwróćcie uwagę, że tu nad wejściem jest rumosz. To nie jest naturalne, to zostało usypane nad wejściem. Dlaczego? Że erozja, z czasem, gdybyśmy to co jakiś czas nie odkopywali, tego wejścia by śladu po nim nie było. To się po prostu sypuje samoczynnie na dół. Na wiosnę jak przyjdziecie, to ten otwór będzie dużo węższy. Kto ma ochotę zajrzeć do środka? Dzieciory nie. Ja chcę.